Kolejne ogromne zmiany w expie w Fortnite. Nowy sposób expienia, który jest mega, mega szybki i jest dostępny dla każdego. W tym materiale powiem Wam, jak szybko wybijać level po najnowszej aktualizacji, którą Epic Games sprawdziło. Epic dał nam parę sposobów, dzięki którym możemy sobie fajnie expić i jest to dużo, dużo szybsze, więc warto być ten materiał, żebyście wiedzieli, co teraz w pasie się robić, żeby wbić szybko setny level, a może i 200, jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych styli. A Wy jeszcze, drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby napisać, który level macie w komentarzach, walnijcie subika, łapeczkę w górę, bo lecimy po 75k subów, także każdy walić subika i koniecznie wpiszcie kodik SEIKAMSA w sklepie, bo Was to nic nie kosztuje, a mi po prostu mega pomożecie, używając kodu SEIKAMSA w sklepie podczas Halloween, także weźcie, wpiszcie ten kodzik. Dobra, o co chodzi i co się stało? Jakiś czas temu Epic Games, tak naprawdę chyba wczoraj, zwiększyło nam expa i możliwość zdobywania expa z pewnych czynności. No i teraz pojawił się właśnie nowy sposób, dzięki któremu możemy bardzo szybko expić. Wcześniej było trzeba po prostu expić, albo na trybie Among Usa, co większość graczy właśnie nie lubiła, bo była to strata czasu, albo na przykład kombinując jakimiś różnymi tam wyzwaniami medali, czy innymi rzeczami. Teraz jest to troszeczkę inaczej zrobione, no i pojawił się mega taki fajny sposób, który może wykorzystać każdy. Jedne co, od razu dodam, że do tego sposobu będą potrzebni Wam znajomi. Po prostu im więcej znajomych będziesz miał w grze, tym po prostu więcej, jakby więcej jego expa niż dostał i będzie to działać szybciej. Także teraz na przykład powiesz, kam stadionie, nie mam z kim grać, to po prostu wbiegnij do naszego Discorda w opisie, tam jest ponad 2000 osób i tam na pewno znajdziesz kogoś do gry, no bo tutaj nawet możecie sobie wziąć do 4 osób do gry i dzięki temu będziecie mieli po prostu dużo, dużo, dużo szybszy exp, no i będzie Wam to się po prostu nakładać, więc taki level będzie mega szybko po prostu wbijać. A co musicie robić i z czym jest to związane? Generalnie Epic Games samo przyznało, że obecny system expa jest słaby, po prostu graczom się nie chce wbijać, jest mało tego expa, no i dzięki temu postanowili nam to poprawić. No i poprawili to w taki sposób, że zwiększyli expa za shared quest, co znaczy, jeśli dzielimy sobie questa, czyli jeśli quest jest właśnie dla całej drużyny, to po prostu on będzie dawał każdej jakby osobie troszeczkę więcej expa. Jakie są to różnice? I są naprawdę duże różnice. Obecnie expy będą działały według kolorów, czyli po prostu im jakby lepszy kolor robisz zadania, tym więcej tego expa będzie drużyna dostawać. No i tutaj jest zaznaczone, że za kolor szary zadania dostajemy 2500 expa, za kolor zielony 2600 expa, za kolor niebieski 2700 expa, no i za kolor fioletowy dostajemy 2900 expa, no i za złoty dostajemy prawie 4K, bo 3700, także sumując to wszystko, no tak naprawdę jesteśmy w stanie wbić sobie spokojnie tutaj około jedną piątą, jedną czwartą levela, co jest naprawdę dużo. No i dlaczego jest to takie fajne? Dlatego, że dostaje każda osoba z drużyny. Z tego co właśnie wynika, po prostu każda osoba, która jest w drużynie, dostaje te expy. No i prawdopodobnie to działa troszkę na zasadzie karty medali też, czyli po prostu robisz sobie UNP za jakieś questy, no i za każdy etap drużyna dostaje exp. No i teraz prawdopodobnie można to zrobić w ten sposób, że na przykład 4 osoby biorą różne 4 questy, no i każdy je robi. Wtedy sumując po prostu za na przykład szary, jeśli robicie właśnie 4 te questy, macie 10 tysięcy expa, za zielone macie właśnie tam chyba 12 tysięcy, za niebieskie macie około właśnie 13 tysięcy, za fioletowe macie tam około chyba też coś koło 13-14 tysięcy, no i za złote macie tam prawie chyba 15 tysięcy expa, więc jest to naprawdę mega, mega dużo. Także tak naprawdę robiąc 4 questy drużynowe, jesteście prawdopodobnie w stanie wbić cały level. Tak, i czy faktycznie da się to zrobić? No moim zdaniem tak naprawdę powinno być to bez problemu większego, dlatego no, że jest to zrobione tak, że raz mamy expa za questy, a dwa, że mamy jeszcze expa oczywiście za granie. Także jeśli na przykład masz doładowanie expa, otwierasz skrzynki, również dostajesz tego expa. Ja na przykład zauważyłem teraz znaczną poprawę w expieniu, pomimo właśnie poprzednich już aktualizacji, no bo wcześniej na przykład grając nie wbiłem nawet jednego levela, a teraz grając są chwilę, nie wiem, godzinę, dwie dziennie, wbijam od jednego do dwóch leveli, jest naprawdę szybkie, no i naprawdę muszę powiedzieć, że Epic Games troszeczkę się tu sprawiło. Odnośnie tego expienia, no mogę Wam jedynie zachęcić właśnie do brania tutaj tych questów z innymi osobami, no bo wiadomo, że można to robić w dwie osoby, w trzy, ale i tak w cztery będzie to najkorzystniejsze i będzie po prostu mieli najszybciej. Kolejną rzeczą, o której oczywiście muszę Wam powiedzieć, są inne sposoby na expienie, bo nie jest to jedyny sposób na expienie, no i ja tutaj mam jeszcze kilka innych. Główne pytanie, czy tryb z impostorami, czyli Among Us Fortnite, opłaca się dalej grać pod expa? I moja odpowiedź jest, no że niekoniecznie. Dlaczego? Już Wam tłumaczę, dlatego że sam Among Us został generalnie mocno znerfiony i tak, są jeszcze gracze wśród widzów na przykład, którzy grają ten tryb, aczkolwiek raczej trzeba po prostu mieć dużą cierpliwość do tego trybu i trzeba go lubić. Jednym wyjątkiem jest to, no że jeśli gracie ze znajomymi, to nie Wam się przyjemnie to expiło, aczkolwiek jeśli macie grać z randomami, to ja raczej bym tego sposobu już tak bardzo może nie stosował, no
No po prostu raz, że ten exp nie jest już taki duży, na dwa, że po prostu jest to troszeczkę też taka strata czasu moim zdaniem. No ja osobiście tego trybu po prostu nie lubię. Jednakowoż, jeśli ktoś lubi, no to oczywiście może sobie dalej expić. Ale tutaj ja mam lepszy troszeczkę sposób na expienie, o którym kiedyś nagrałem materiał. Jest to sposób na expienie w trybie kreatywnym. Polega on na tym, że włączasz sobie jakąś mapę i po prostu stawiasz swoją postać w trybie kreatywnym. I co jakieś tam chyba 15 minut dostajesz coś koło właśnie chyba 15 tysięcy expa, coś takiego. No i generalnie czy 25 tysięcy expa i generalnie jest to jeden z najopłacalniejszych sposobów teraz, bo dziennie możesz wbić na tym około tam chyba 120 tysięcy expa, czyli możesz wbić półtorej levela i nie musisz tak naprawdę robić nic po dostaniem na kreatywnym. I to faktycznie działa, bo ja też kiedyś chwilkę tam stałem jak grałem kreatywny i faktycznie ten exp się dostaje. Także ja osobiście mogę to polecić, tam dokładnie nie przeliczę ile musicie stać, aczkolwiek jest to około półtorej levela, więc każdy powinien się mniej więcej schapnąć ile tam wam stało. W ten sposób polecam dlatego, no, że jest to około 1 do 1,5 levela dziennie, zależy ile siedzicie na tym kreatywnym, totalnie nic nie robiąc. Nie musisz ani grać, nie musisz nic chodzić, biegać, po prostu musisz ustawić swoją postać, żeby tam stała, no i za to będziesz stawał expa. Także to wam szczególnie polecam, no bo jeśli ktoś na przykład idzie do szkoły, idzie na przykład na AFK, może stawić sobie Fortnite'a w tle, no to zostawiacie sobie takiego Fortnite'a właśnie w tle tak naprawdę na kilka dni, no i wbijacie dzięki temu kilka do kilkunastu leveli. Jest to mega spoko pomysł, no ja osobiście właśnie może go jakoś często nie stosuję, aczkolwiek czasem zdarza mi się tam zostawić faktycznie postać na przykład, bo gdzieś odchodzę od komputera na tym kreatywnym i faktycznie ten exp idzie, także mogę polecić, działa w 100%, no jest to oczywiście spoko. No i czy to są już ostatnie zmiany w exp? Czy nie? Generalnie moim zdaniem nie. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Dlatego, że Epic Games generalnie w tym sezonie poleciało ostro z tym expem, no i bardzo zdenerwowało graczy. Moim zdaniem Epic Games będzie dalej robić różne tutaj zmiany w expie z tego powodu, no, że po prostu gracze nie chcą expić tak jak Epic teraz rozkazuje, nie chcą robić tych kart medali, no i po prostu Epic będzie i tak musiał cały czas ułatwiać wbijanie tego levela, no bo jednak gracze muszą wbić setny level. Generalnie moim zdaniem wizja na to jest taka, że jeszcze albo Epic Games jakoś to ułatwi, zwiększy te expy, albo po prostu zrobić coś w stylu, że da jakieś tam wyzwania może halloweenowe, czy da jakieś tam jakieś wyzwania świąteczne, czy jakieś inne, żeby po prostu gracze je zrobili i za to będzie po prostu dużo expa, jak i również będą za jakiś czas dać te karty medali, no i to nam się wszystko sumuje, że gracze będą mogli wbić ten 200 czy tam setny level bez większego problemu. Tak ja to widzę. Pamiętajmy, że mamy jeszcze troszeczkę dni, bo mamy tak naprawdę 2 miesiące nowego sezonu, więc jeszcze ten czas jest i zawsze jak ktoś gra w Fortnite, ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że najczęściej wygląda to w ten sposób, że jeśli jest koniec sezonu, to Epic Games zawsze daje jakieś questy, jakieś tam boosty, jakieś dodatkowe questiki, daje wyzwanka, no żeby po prostu kto tego levela nie miał, to wbił. No i też wiadomo, że też nie każdy, nawet jeśli ktoś w ogóle nie będzie grał w Fortnite, no to że będzie mógł wbić setny level, aczkolwiek jeśli ktoś po prostu gra, stosuje te moje porady, to gwarantuję, że do końca sezonu na 100% wbije level. Ja osobiście mam chyba 30 level, bo nie mam za bardzo właśnie czasu grać, po prostu olewam ten level, a i tak jestem przekonany, że 200 level na pewno wbije, także jeśli ktoś wygląda ten materiał na przykład przed końcem sezonu, no to macie zobaczyć, czy mam ten 200 level, czy nie, ale obstawiam, że mam, pomimo tego, że praktycznie cały czas do tego właśnie czasu, czyli wiem chyba miesiąc sezonu, totalnie nie expiłem ani nic. Bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, dajcie znać w komentarzach, kto będzie stosował te sposoby, a ja też zapraszam na streamki weekendowe, bo co innym wieczorem jest streamek, także wpadajcie do następnego, trzymajcie się, siemka.